Witam Państwa. Telewizja Regionalna Ósemka w dniu dzisiejszym dotarła do gminy Burzenin. Moim i Państwa gościem jest jej wójt, pan Jarosław Janiak. Witam Pana bardzo serdecznie. Panie wójcie, powodów, dla których w dniu dzisiejszym jesteśmy, jest kilka, ale zacznijmy od tego najważniejszego. Niedawno dowiedzieliśmy się, że jesteście na miejscu 10 do bardzo poważnej inwestycji, która jest niezbędna dla Waszej gminy, a mianowicie do budowy stacji uzdatniania wody. Proszę nam powiedzieć kilka słów, dlaczego Państwo przystąpiliście do projektów i jakie były powody, że akurat w takim przedsięwzięciu wzięliście udział? No, rzeczywiście jest to dla nas bardzo istotna inwestycja, chociażby z tego tytułu, że podobnie tak jak chyba gminy sąsiednie, wszyscy borykamy się ostatnio z pewnymi ograniczeniami w poborach wody, zwłaszcza w okresie letnim. Wiadomo, że ten pęd do zapotrzebowania zwiększonego jest dosyć duży. Przybywa nam chociażby basenów, przybywa nam miejsc, które podlewamy w takich okresach zwiększonego zapotrzebowania, w okresach suchych. Więc na dzień dzisiejszy my również chcemy się zabezpieczyć już na przyszłość, jeżeli chodzi właśnie o te okresy. Pozwoli nam też ta inwestycja na zabezpieczenie się, gdybyśmy chcieli w przyszłości również dokonywać jakichś remontów, modernizacji istniejących stacji, ponieważ one w tej chwili pracują w takim stopniu bardzo wysokim. I jeżeli byśmy już dokonali tej inwestycji, zakończyli ją, będzie ona służyć nam w taki sposób, że nawet gdyby pozostałe urządzenia nie działały, były wyłączone dla celów remontowych, modernizacyjnych, ta jedna powinna nam już zaspokajać całą gminę. Czyli rozumiem, że po zakończeniu tej inwestycji w perspektywie kilku lat kwestia zasobności gminy w wodę, szczególnie w okresie letnim, zdecydowanie ulegnie poprawie, prawda? I mieszkańcy nie będą musieli się obawiać, że zabraknie ewentualnie wody do takich spraw spożywczych, czy ewentualnie podlania ogródka nawet. Jak najbardziej będzie to stacja, która będzie zapewniać nam zasilanie całej gminy. Podkreślam, mało tego, będzie ona zlokalizowana w takim rejonie, który według wszelkich tutaj badań przeprowadzonych jest terenem bardzo wodonośnym, z którego między innymi korzysta miasto Sieradz, więc naprawdę jest to teren zasobny. Zabezpieczamy się jeszcze w możliwe zasilanie tej stacji również z innych ujęć, także projekt w tej chwili jest opracowany na wielokierunkowe wykorzystanie tej stacji. Poza tym mamy jeszcze w tym projekcie inne drobniejsze zadania z zakresu m.in. kanalizacji, z zakresu zasilania awaryjnego, ale najbardziej cieszącym też nas jako tutaj gminę jest fakt, że na wartość całego projektu prawie 4 miliony, a dokładnie 3 miliony 700, 2 miliony złotych byłyby zapewnione właśnie już ze strony Urzędu Marszałkowskiego, więc jest to dla nas bardzo duży zastrzyk. Myślę, że mieszkańców gminy i nie tylko najbardziej zainteresuje harmonogram poszczególnych prac i przedsięwzięć związanych z realizacją tego projektu. Jak to będzie wyglądało w czasie? Bo ja wiem, że to jest poważna inwestycja i ona nie będzie trwała pół czy rok, będzie trwała z pewnością dłużej. Jak w tej chwili będzie się to odbywało i kolejne etapy, co Państwo musicie jeszcze spełnić i na jakim etapie w ogóle jest teraz ten projekt? No i kiedy przystąpicie do pierwszych prac? Kiedy chcielibyście przystąpić do pierwszych pracy? W tej chwili jesteśmy na etapie jeszcze takim przed podpisaniem umowy. Jeszcze trwają pewne proceduralne postępowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast liczymy, że fizycznie podpisanie samej umowy byłoby możliwe mniej więcej około połowy roku. Gdyby tak się stało, w perspektywie kolejnych mniej więcej 2 lat, bylibyśmy już świadkami realizacji inwestycji. Czyli jest szansa, że w 2019 roku tą inwestycję, jak to wszystko dobrze się ułoży, zakończycie i ten problem z wodą w gminie Burzenin powinien się skończyć? Jak najbardziej, takie są zamierzenia i plany.
Panie wójcie, jeżdżąc po gminach, rozmawialiśmy wielokrotnie z gospodarzami terenu w naszym powiecie i najważniejszą zawsze sprawą jest infrastruktura drogowa, ponieważ te zapóźnienia sprzed wielu, wielu lat, no ktoś musi wreszcie ponadrabiać. Jesteśmy w tej chwili na ulicy Wojska Polskiego, Szanowni Państwo, w Burzeninie. Tutaj również będzie duża inwestycja w tym roku. Na tej ulicy i nie tylko na tej, ponieważ akurat w tym miejscu będzie rozpoczęty taki kompleksowy remont. Będzie dotyczyć praktycznie całego osiedla zlokalizowanego po, można powiedzieć, prawej stronie Burzenina, jadąc w kierunku do Szynkielowa, do Wielunia. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo dobra inwestycja dla naszych mieszkańców, którzy czekają już na nią, no, sądzę, że około 40 lat. Po stanie drogi, którą widać tutaj za nami, no, można ocenić, że rzeczywiście ta droga właśnie przysparzała naszym mieszkańcom bardzo dużo problemów, ale nie tylko mieszkańców, również nam jako gminie, jako służbom komunalnym, ponieważ nieutwardzona droga znosiła w okresach takich deszczowych bardzo duże ilości chociażby jakichś materiałów piaskowych w kierunku drogi wojewódzkiej. Wpływała też na zapychanie się innych instalacji, więc kompleksowe rozwiązanie tutaj właśnie tej inwestycji przysporzy nam naprawdę dużo radości. Mam pytanie takie dotyczące bezpośrednio przebiegu prac, bo chyba to jest najważniejsze dla mieszkańców. Mając na uwadze to, co się działo w Sieradze przy okazji ulicy Grunwaldzkiej i Rejmonta, to rzeczywiście te oczekiwania społeczne w tym zakresie były bardzo duże. Proszę mi powiedzieć, jak będzie wyglądał harmonogram prac, zakres tych prac, no i skąd pozyskaliście środki na te drogi? Jeżeli chodzi o harmonogram, mamy do końca marca zaplanowane postępowanie przetargowe. Spodziewamy się, że rozpoczęcie wszystkich prac nastąpi mniej więcej w połowie roku, przy czym na ten rok mamy zaplanowane wykonanie ulicy Wojska Polskiego na całej długości, do tego ulicy Broniewskiego, a ponieważ ta inwestycja wiąże się również z odprowadzaniem wód deszczowych w kierunku rzeki Warty, więc będziemy również remontować ulicę zlokalizowaną przy kościele, ulicę Dolną Pstrokońskiego, boczną, więc to będzie zakres taki nieco szerszy. Najprawdopodobniej, jeżeli nam się uda jeszcze w tym roku rozpocząć ulice blisko związane właśnie z ulicą Wojska Polskiego, to również to będziemy kontynuować, natomiast jeżeli nie, ta inwestycja będzie dokończona po prostu na początku przyszłego roku. Natomiast jeżeli chodzi o same środki, tutaj też mamy powody do zadowolenia, ponieważ uzyskaliśmy na tą inwestycję dofinansowanie 800 tysięcy złotych z pomocy przeznaczonej na drogi lokalne. Natomiast sądzę, że jeszcze będzie dodatkowa szansa, żeby pozyskać środki związane m.in. z budową kanalizacji deszczowej, więc w tym roku jeszcze będziemy się o takie środki ubiegać. Tak, słucham pana, panie wójcie, i mam wrażenie, że ta końcówka roku dla państwa, patrząc na projekty i udział w konkursach i to, co udało się państwu pozyskać, teraz ten początek roku, są bardzo dobre. Mamy powody do zadowolenia, nie ukrywam. Zwłaszcza, że oprócz tej inwestycji, o której tutaj mówimy i którą oglądamy, mamy jeszcze w zanadrzu jedną, która jest też dosyć wysoko punktowana i dofinansowana. Tych inwestycji trochę rzeczywiście nam się namnożyło, ale to tylko jest powód do radości, ponieważ rzeczywiście bez dofinansowania, bez zastrzyku z zewnątrz nie bylibyśmy w stanie zbyt wiele zrobić. Szukamy zawsze do tej jednej naszej złotówki, co najmniej drugą taką złotówkę gdzieś z zewnątrz. Proszę mi powiedzieć jeszcze, ponieważ generalnie mieszkańcy chcieliby, żeby było lepiej, dookoła ich obejść, żeby były piękne ulice i chodniki, no ale zawsze jest tak na początku, że jest niestety gorzej, jak się rozpoczynają prace, po to, żeby na zakończenie tych prac było lepiej. Czy tylko te nawierzchnie, mówię tu o ulicy, wchodzą w rachubę w ramach tego remontu, tak jak na Wojska Polskiego? Czy również chodniki i cała infrastruktura głęboka, czy w jakim zakresie te prace będą tutaj prowadzone? No, prace będą kompleksowe, to nie tylko jezdnie. Oczywiście chodniki, oprócz chodników jeszcze
na osiedlu tutaj mamy zaplanowaną do wykonania infrastrukturę teletechniczną, w związku z czym w przyszłości, jeżeli będzie taka potrzeba i możliwości finansowe, będziemy również uzupełniać tą infrastrukturę o kwestie okablowania właśnie dla internetu szerokopasmowego. W planie również są inwestycje związane chociażby z oświetleniem. Jesteśmy na kolejnej ulicy, panie wójcie, tym razem na ulicy Spacerowej. Tutaj też wam się udało pozyskać środki na prawie kilometr nowej nawierzchni. Powiem szczerze, jak tak przejeżdżaliśmy pojazdem przed nagraniem, no to rzeczywiście ta droga wymaga bardzo szybkiej naprawy. Jestem bardzo zadowolony, że rzeczywiście udało się pozyskać te pieniądze, bo ta inwestycja w tym miejscu jest niezwykle potrzebna. Widać to po tych ubytkach, które są w tej chwili, ale poza tym jest to miejsce dosyć dla nas ważne, reprezentatywne. Jesteśmy tuż przy stadionie, gdzie odbywa się bardzo dużo, wiele imprez o charakterze nawet ogólnokrajowym. Tuż przy stadionie mamy nasze sztandarowe też imprezy związane z mlekiem, z miodem. Więc ta droga w tym miejscu to jest, bym powiedział, taki cukiereczek, który może nam dopełnić właśnie obraz naszej gminy. Będziemy tutaj, tak jak było wspomniane, wykonywać kilometrowy odcinek modernizacji. Będą tutaj między innymi wykonane też chodniki, parking, przy którym się znajdujemy, też będzie w całości wyremontowany, ale oprócz tego będzie też wbudowana infrastruktura teletechniczna, więc to też nam pozwoli w przyszłości myśleć również o rozwoju tej dziedziny, czyli tutaj mówimy o internecie. Jakie środki państwo chcecie przeznaczyć na remont? No w tym stanie to chyba i budowę, tak bym nazwał, tej drogi od początku. Ja tylko państwu powiem, że dalej, około kilometra, może troszeczkę więcej stąd, jest też potężny ośrodek w trakcie wypoczynku letniego. Z całej Polski przyjeżdża naprawdę olbrzymia ilość dzieci i młodzieży, która tam odpoczywa, prawda? Rzeczywiście tutaj w tym miejscu akurat jest dosyć spory ruch właśnie między innymi młodzieży, dzieci, które wypoczywają czy to na ośrodku, czy generalnie w okolicach Strumian. Więc ten odcinek jest potrzebny również pod kątem chociażby zapewnienia takiego podstawowego bezpieczeństwa dla właśnie tych osób poruszających się. Myślę, że to będzie z korzyścią właśnie nie tylko dla mieszkańców, ale dla osób, które tutaj przybywają z zewnątrz. Chociażby komunikujących się również z miastem Zduńska Wola, ponieważ akurat ten odcinek prowadzi w kierunku Zduńskiej Woli. Jest to bardzo duży skrót dla mieszkańców naszej gminy, gminy Burzenin, jak również gmin sąsiednich, chociażby tutaj mówię o gminie Widawa, ponieważ też mieszkańcy korzystają właśnie bardzo intensywnie z tego odcinka. Ale ja przy okazji tej gminy Widawa zapytam właśnie o ten niedokończony kawałek, mały odcinek drogi, tam w sumie chyba 800 czy 900 metrów. Wy zrobiliście fajną drogę w stronę Zduńskiej Woli i w którymś momencie ta inwestycja została zakończona. Nie doszliście do porozumienia z gospodarzami gminy Widawa. Czy jest szansa, żeby rzeczywiście ten przejazd udrożnić i położyć tam nawierzchnię w ramach współpracy z gminą Widawa? No, sądzę, że jest to pytanie, które trzeba kierować przede wszystkim do sąsiada mojego, właśnie do Widawy. Natomiast z tego co wiem, są pewne przymiarki co do realizacji jakiejś poprawy właśnie tej infrastruktury drogowej. Trudno mi tutaj mówić o jakimś zakresie, ponieważ od dłuższego czasu już tutaj staramy się w jakiś sposób prosić o interwencję w kwestii właśnie tego odcinka, bo jest to, tak jak wspomniałem, ważny odcinek nie tylko dla naszych mieszkańców, ale również dla mieszkańców chociażby nawet samej Widawy, ponieważ tędy dojeżdżają do pracy czy w jakichś innych sprawach również udają się mieszkańcy chociażby miejscowości Siemiechów czy Nowa Wieś, która właśnie należy do gminy Widawa. A poza tym odcinek ten, przy tym odcinku mieszkają również mieszkańcy tejże gminy, którzy odczuwają na pewno w tej chwili bardzo duże natężenie ruchu, uciążliwe dla ich życia codziennego.
Myślę, że przy okazji naszej podróży Telewizji Regionalnej Ósemka, będąc w Widawie, o to, czy gmina Widawa dołączy się do tej inwestycji i rzeczywiście w krótkim okresie czasu poprawi jakość dojazdu mieszkańców również swojej gminy do Zduńskiej Woli, zapytamy. Na zakończenie naszego spotkania, panie wójcie, chciałem zapytać jeszcze o te drobniejsze inwestycje, bo myślę, że to głównie będzie interesowało mieszkańców waszej gminy, bo każdy chciałby wiedzieć, co dobrego się w danej gminie w ciągu roku zadzieje, prawda? I czym ewentualnie w tym dobrym znaczeniu gospodarze gminy mieszkańców zaskoczą? Takich drobnych zadań oczywiście jest dosyć wiele, o nich się trochę mniej wspomina, ale o takich najważniejszych myślę, że warto by było i choćby tutaj chciałbym wspomnieć o modernizacji, właściwie wybudowaniu parkingu i podjazdu zlokalizowanego w okolicy szkoły, tuż przy cmentarzu, ponieważ tam właśnie między innymi nasi mieszkańcy, rodzice głównie korzystają, odwożąc dzieci, więc pod kątem chociażby właśnie tym związanym ze szkołą będzie bardzo potrzebny. To będzie też inwestycja realizowana w pierwszej połowie roku, łącznie właśnie z tym odcinkiem, na którym w tej chwili stoimy. Poza tym mamy w planach chociażby zakup USG bardzo nowoczesnego dla ośrodka zdrowia. Będzie też realizowana budowa windy przy szkole podstawowej, no w tej chwili jeszcze gimnazjum, ale po przekształceniach to będzie część szkoły podstawowej w Burzeninie. Są jeszcze plany związane chociażby z doposażeniem właśnie tych jednostek szkolnych. Między innymi chodzi tutaj o sale komputerowe na Waszkowskim, chodzi o remonty w Burzeninie, jeżeli chodzi o sieć ciepłowniczą. No, tych zadań takich drobniejszych jest również dosyć wiele, ale są też i plany związane chociażby z wnioskowaniem o kolejne pieniądze, nawet na inwestycje drogowe, ale sądzę, że tutaj czas pokaże, będziemy się na pewno chwalić, jeżeli tylko coś się uda. Tak jak widać, pracy zarząd i pan wójt, no niestety ma dużo, a może stety. Życzymy przede wszystkim zrealizowania wszystkich planów. My z kamerą na pewno będziemy państwa tutaj odwiedzali w trakcie już realizacji tych wszystkich przedsięwzięć, o których w dniu dzisiejszym podczas naszego spotkania w gminie Burzenin rozmawialiśmy. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo Państwu za udział w programie. Moim Państwa gościem w dniu dzisiejszym i Telewizji Regionalnej Ósemka był jej wójt, pan Jarosław Janiak. Dziękuję bardzo Panie Wójcie za to, że wspólnie mieliśmy przyjemność pospacerować troszeczkę po Waszej gminie. Tak jak widzicie, Szanowni Państwo, jest mnóstwo przedsięwzięć, które w tej chwili w gminie Burzenin będą realizowane. Już teraz można zapraszać Państwa na wypoczynek do tej miejscowości, ponieważ infrastruktura drogowa i nie tylko zdecydowanie w niedługiej przyszłości się poprawi. A ja ze swojej strony już teraz zapraszam Państwa do oglądania kolejnych programów Telewizji Regionalnej Ósemka. Panu, Panie Wójcie, jeszcze raz dziękuję za ten wspólny spacer.